Czy zgięcie kręgosłupa jest bezpieczne? Przykładem może być tu jazda na rowerze ze zgiętymi plecami. Rowerzyści, którzy miewają bóle dolnej części pleców, często obwiniają za to pozycję, którą przyjmują podczas jazdy. Otóż okazuje się, że jeżeli wykonujemy jakąś czynność regularnie i w określony sposób, nasz kręgosłup jest się w stanie do tego zaadoptować. Odnosząc się stricte do jazdy na rowerze, nie jest ona szkodliwa dla kręgosłupa, a wręcz przeciwnie, może wiązać się z korzystnymi zmianami w nim. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez Belawiego i współpracowników, w którym to zbadano zmiany w kręgosłupie i mięśniach u 18 osób, które intensywnie trenowały jazdę na rowerze. Intensywnie, bo wykonywali aż ponad 150 km jazdy na rowerze tygodniowo przez ponad 5 lat. Grupę kontrolną stanowiło tu drugie 18 osób, podobnych wzrostowo, lecz nieaktywnych sportowo. Badanie wykazało, że grupa rowerzystów miała korzystne adaptacje krążków międzykręgowych, charakteryzujące się głównie lepszym nawodnieniem i większą grubością w porównaniu z grupą kontrolną. Dodatkowo mieli większe mięśnie prostowniki kręgosłupa, czworoboczne lędźwi i zginacze bioder.